Cześć, tu Tomek Tomaszewski z ProductVision.pl. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Product Vision. Prowadzę go razem z Jakubem Uniejewskim, Product Managerem w OLX Group. W dzisiejszym odcinku rozmawialiśmy z Jakubem o rzeczy moim zdaniem bardzo ważnej w pracy każdego Product Managera, o odkrywaniu potrzeb użytkowników. Podzieliliśmy się naszym spojrzeniem oraz oczywiście naszymi doświadczeniami w realizacji różnego rodzaju badań z użytkownikami. Zapraszam do słuchania. Tematem dzisiejszego spotkania będzie odkrywanie potrzeb użytkowników. Czyli porozmawiamy troszeczkę o badaniach z użytkownikami. Podzielimy się trochę naszymi doświadczeniami na temat badań z użytkownikami i co w ogóle myślimy o tych badaniach. Czy to ma w ogóle jakiś sens? Czy jesteśmy za tym, żeby to robić? Czy w ogóle warto słuchać użytkowników? Bo może zupełnie nie. I co z tymi badaniami w ogóle zrobić i jak to pewnie też wygląda w naszych firmach? A jak zaczynamy, to od razu też Cię, Kuba, zapytam, po co badać użytkowników? Jeżeli zaczynasz z nowym projektem albo nowym produktem, No to tak naprawdę wszystko, co robisz, to jest właśnie testowanie z użytkownikiem, bo masz pierwszego człowieczka, który będzie go używał, albo sprzedajesz go po raz pierwszy, albo pokazujesz komuś pierwszą apkę i to jest twój pierwszy feedback od tego użytkownika i dopiero uczysz się, to chyba coś trzeba zmienić albo poprawić. Nie? I używasz tej apki na bieżąco, dostajesz bieżące kontakt od innych użytkowników, żyjesz tym cały czas na bieżąco. Ja pamiętam taki mój pierwszy user research, to był na studiach, budowałem stronę. Poszedłem z tą stroną, pokazując jej prototyp, czyli na już taką działającą wersję do pierwszego użytkownika, pokazując mu pełen radości, jak wspaniale to stworzyliśmy, jak my to żeśmy zaprojektowali. Pierwszy user research pokazał, że tak naprawdę w ogóle żeśmy nie przewidzieli paru rozwiązań i użytkownik w ogóle nie rozumiał, czemu on ma kliknąć tutaj, a jak on ma zrobić to. Nie? I okazało się, że nagle nasze koncepty w głowie zupełnie nie pasują do tego, co ten pierwszy, ale mimo wszystko inny człowiek, użytkownik, myśli. Nie wiem, czy ty pamiętasz swoją taką pierwszą sytuację, kiedy miałeś jakiś feedback od użytkowników? Znaczy, nie wiem, czy pamiętam pierwszą, ale dla mnie zawsze najfajniejszy jest ten moment, kiedy rzeczywiście pierwszy raz pokazujesz to, co zrobiłeś swoim użytkownikom. I ten moment, kiedy właśnie te rzeczy, które wydawały się cię mega oczywiste, okazują się nie do końca oczywiste dla użytkowników. I teraz może już trochę tak mam mniej, bo wiem, że rzeczywiście tak jest, ale jako, że też cały czas zajmuję się tymi konsultacjami i jeżdżę po różnych firmach i też widzę oczy product managerów w innych firmach, którzy dopiero zaczynają robić produkty i gdy widzę jak oni pierwszy raz przechodzą przez badania z użytkownikami, jakieś badania użyteczności i to, co im za każdym razem się kłóci, że nie, to musi być w taki sposób, bo przecież tak zachowują się użytkownicy, bo dokładnie w taki sposób to wygląda w internecie. Bo ja wiem dokładnie. Tak. I nagle się okazuje, że jest ten użytkownik, patrzy na ten ekran i mija 3 minuty, zanim wykona jakiś bardzo prosty scenariusz. I coś, co się właśnie wydawało oczywiste, takie oczywiste nie jest. I zawsze jest to dla mnie ten fascynujący i fantastyczny moment w ogóle, który wydaje mi się, że jest taką trochę, pokazuje tą istotę, dlaczego te badania z użytkownikami może warto jednak robić. Wiesz co, to mi od razu przypomniało sytuację, kiedy dołączyłem do OLX-a, nasze pierwsze badania. Wcześniej nie robiliśmy takich rzeczy. I jedną z podstawowych funkcjonalności w stronach typu, czy w serwisach typu OLX jest obserwowanie albo ogłoszeń, albo wyszukiwań, tak, że możesz sobie jakby mieć jako ulubione, zachowujesz na później i możesz do nich wrócić. Pokazaliśmy aplikację użytkownikowi i prosimy go, no to teraz właśnie coś wyszukałeś sobie tego rowerku, to teraz to sobie zapisz na później, nie? I ta osoba tak patrzy. Mija 1 minuta, mija 2 minuta, nic. Nie? My byliśmy zszokowani. No ale potem przyszedł drugi użytkownik. No i znowu go prosimy, no ten pewnie da radę, nie? I prosimy go, żeby coś sobie zapisał, jak sobie znalazł ten rowerek. I on tak wodzi palcem, wiesz, nad tym ekranem. Ja byłem w tym pokoju obserwacyjnym i siedzi ze mną ze 3 deweloperów i tak patrzymy. I im bliżej palcem do właściwego miejsca, to tak. Im dalej od tego miejsca, to tam był pełen doping już taki po cichu, no bo to jest tylko przez lustro. Ale niesamowite jest dla ciebie, że coś, co wszyscy wiemy, jak działa, wszyscy wiemy i używamy, tak? I to jest, każdy wie, że to jest oczywiste, nie? Tak właśnie oczywiste. A potem na 5 osób 4,5
nie znalazły. Nie? I to bardzo ci pokazuje, że to, co według ciebie jako człowieka ze środka, który rzeczywiście jakby tego używa na bieżąco albo jest pro-userem, że taka typowa osoba używająca tego, nie mówiąc, czy jest w ogóle typowa, czy nie, ale ma zupełnie inne wyobrażenia i my dopiero wtedy się dowiedzieliśmy, że coś, co jest jedną z podstawowych funkcjonalności Elixa, jest w ogóle nieodkryte przez użytkowników i zaczęliśmy eksperymentować, jak to zmienić. Jak ją trochę zmieniliśmy, to plus 40% chyba jej używalności skoczyło po drobnej zmianie UI. Tak? To po prostu... Tak, ja pamiętam właśnie jedno z pierwszych razy, kiedy ja to zastosowałem. To jeszcze nie było na gotowym produkcie, ale właśnie na makietach. Projektowaliśmy pewną wyszukiwarkę obiektów. No i oczywiście idąc gdzieś tam śladem Google'a, wydawało nam się, że zrobimy taką fajną wyszukiwarkę, gdzie tak naprawdę użytkownik dostanie jedno pole, w którym wpisze to, czego dokładnie szuka. No i oczywiście znajdzie, tak? I to będzie taka inteligentna wyszukiwarka, która po prostu jak ktoś wpisze nazwę, to znajdzie po nazwie. Jak ktoś wpisze jakiś typ, to znajdzie po typie. Jak ktoś wpisze po miejscu, to znajdzie oczywiście miejsca. Jak wpiszę te wszystkie trzy rzeczy, to w ogóle te obiekty będzie znajdować we wszystkich trzech kategoriach. Mhm. No i oczywiście zrobiliśmy makiety, nawet takie bardzo proste makiety, i poszliśmy do użytkowników. Po chyba 6 czy 7 próbach zobaczyliśmy, że to nie jest dobry kierunek, bo wszystkich 7 testów użytkownicy spędzili chyba 3 czy 4 minuty, żeby przejść jakiś podstawowy scenariusz. I to jest, myślę, że bardzo taki też fajny case, który pokazuje, że te badania użytecznościowe warto robić. Użytecznościowe jako jest typów, nie? Bo tak naprawdę to jest, no właśnie, to jest coś, co, od czego najczęściej zaczynamy, bo to są takie najbardziej oczywiste. I takie najczęściej, jeżeli w ogóle firmy podchodzą do tego, no to zaczynają od użytecznościowych, no to weźmy naszą aplikację albo naszą stronę i zobaczmy z tymi użytkownikami, czy rzeczywiście sobie radzą, czy nie, odkryjmy problemy. Nie? I firmy zazwyczaj zrobią to tak lekko z przekąsem, o ciekawe, czy coś znajdą, a potem jak zobaczą raport, jeżeli jest dobrze badania zrobione, to chwytają się za głowę. Ale to jest z takim zaznaczeniem, że jest dobrze badanie zrobione, bo ja pamiętam pierwsze badanie, które kiedyś zlecałem, to była zewnętrzna firma, która robiła to zdalnie. Osoba, która prowadziła to badanie, dostała brief, zrobiła sobie na podstawie tego scenariusz, ale ten scenariusz jechała tak jakby punkt po punkcie, po prostu zadając pytanie, ktoś coś zrobił, nie zrobił, zadając pytanie, w ogóle nie było pogłębienia. I ja później dostałem tylko nagrania tych badań i oglądam ten film i widzę, że ktoś sobie z czymś nie radzi i ja mam po prostu, wiesz, pytanie na ustach czemu, albo bym pogłębił, albo bym chciał się dowiedzieć więcej, a ta osoba, która moderowała po prostu następnego pytania. Także tam, gdzie mogłem się dowiedzieć najwięcej, zupełnie nic się nie dowiedziałem i dopiero następne badanie, kiedy sami też ćwiczyliśmy rolę moderatora, albo zaprosiliśmy osoby, które jakby rzeczywiście czują ten klimat, są w tym dobrem, tak? Mają taką naturalną umiejętność rozmawiania z ludźmi, ludzie się przy nich otwierają, oni też są w stanie jakby pogłębiać te pytania i współpracując z nimi, ich wyczulając na to, czego my się chcemy dowiedzieć, oni byli w stanie dużo więcej wyciągnąć z bardzo podobnego użytecznościówki czy usability dla nas, tak, że nauczyliśmy się dużo więcej, nawet w takim rozpoznawczym, na dzień dobry, usability od zera, tak, bo zaczynasz najczęściej od takiego przeglądu aplikacji czy strony, jeżeli masz jakiś odziedziczony produkt. Ja chciałem się zapytać, czy ty jako product manager lubisz w tych testach uczestniczyć, że tak powiem, czynnie i często wchodzić właśnie w rolę badacza, moderatora i tak dalej? Czy jednak wolisz obserwować i być gdzieś z boku? Lubię, ale to nie znaczy, że dobrze, gdybym to robił. Na początku nie mieliśmy w ogóle badaczy u siebie. Tak? Więc tak naprawdę znajomi badacze z innej firmy zrobili nam taki mały kurs, jak robić testy przynajmniej użyteczności. Obserwowaliśmy też ich przy pracy, a potem następne robiliśmy już nawet w ich laboratorium, ale własnoręcznie, bo nie było kim innym. Tak? I przyznam ci, że z jednej strony bardzo dobrze się czułem w tej roli, bo byłem w stanie faktycznie porozmawiać z tą osobą, pociągnąć temat, jeżeli miałem taką potrzebę. I z mojej perspektywy wyglądało to super.
ale to też mi się wydawało, że jest świetnie. Osoba, która oprócz mnie prowadziła, jak siedziałem po drugiej stronie szyby, to widziałem, gdzie przycinała albo gdzie w pewnym sposób jakby narzucała swoją opinię użytkownikowi. To trzeba być naprawdę dobrze wyczulonym albo mieć swój taki warsztat pracy, żeby nie zadawać pytań w sposób, sugerują odpowiedź, tak? Że no tutaj, czy to jest zrobione dobrze? No i ktoś ci powie, że dobrze, tak? To jest cały jakby metodologia, którą jeżeli się nie przestrzega, to tak naprawdę wiele z tych wyników jest przekłamane albo niewartościowe. Z doświadczenia widzę, że dużo lepiej mi osobiście jest uczestniczyć w tym po drugiej stronie szyby lub telewizora, niż obejrzeć sobie wideo parę dni później. Mhm. Zupełnie inaczej się czujesz, jeżeli to jest na żywo i jakby uczestniczyć w tym w pewien sposób. Gdzieś przynajmniej u mnie, to jak tylko oglądam nagranie, to już nie jest do końca to samo. Mhm. Więc, ale to u mnie działa, tak? Bo moja empatia działa lepiej, jeżeli mam jakby kontakt nawet tylko przez telewizor z daną osobą. Więc tak wolę, ale dobrze zrobione nagranie też jest pewnie przydatne. No to ja mam dosyć podobnie, aczkolwiek myślę, że w sumie chyba dobrze, żeby każdy product manager, product owner miał okazję coś takiego poprowadzić sobie kilka razy w życiu. Mhm. Bo raz, że nabywa trochę większej tej empatii właśnie, zrozumienia dla użytkownika i w ogóle samej tej postaci, znaczy tego typu, samych badań z użytkownikiem, trochę lepiej jest w stanie wtedy zrozumieć, jak to jest trudne trochę wyłowić te najważniejsze rzeczy. Mhm. Więc to jest taka jeden aspekt, więc myślę, że fajnie, jeśli kilka razy w życiu taki product manager to prowadzi. No i też myślę, że to jest klasyczny też problem, duża firma, mała firma czy startup, czyli w startupie pewnie jak zajmujesz się produktem, to robisz to sam, no bo nie masz dedykowanego badacza, mhm. A w dużej firmie fajnie mieć dobrego badacza, który rzeczywiście potrafi te testy z użytkownikami, ale pewnie też i te inne rodzaje badań fajnie przeprowadzić. Warto sobie spróbować, nie? I warto wejść chociaż raz czy dwa razy w tę rolę. Nawet ja mam wrażenie, że bardzo fajnie wyszło to, że ja ze znajomym z firmy na zmianę w ciągu jednego dnia, bo jakby w ciągu tego jednego dnia każdy z nas był w stanie zarówno prowadzić to i jakby widzieć, jakie to jest od środka inne i jakby myśleć o tych pytaniach i prowadzić ten wywiad, jak również obserwować tę drugą osobę i widzieć, gdzie albo czegoś brakuje, albo jak to wygląda z drugiej strony i też dostać feedback od osób, które to obserwowały. Nie? Więc tak naprawdę w ciągu nawet jednego dnia albo w ciągu powiedzmy dwa razy, jak robisz takie rzeczy, jesteś w stanie bardzo dużo się nauczyć. A według mnie wielu produktowcom się przydaje, to jest jakby budowanie tej empatii w stosunku do użytkowników i takie jawnie na miejscu, twarz w twarz rozmowa z użytkownikiem w tym laboratorium, to jest dodatkowa otwarcie się na tego użytkownika, porozmawianie z nim, rzeczywiście jakiś kontakt z żywą osobą, a nie tylko z obiektem badawczym. Także sądzę, że to jest wartościowe doświadczenie. Teraz pytanie z drugiej strony, bo to jest jeśli chodzi o produktowca, a teraz co z programistami, co z deweloperami? Z mojej perspektywy ja bardzo lubię włączać, jeśli się da, zespół deweloperski. Różnie to oczywiście w różnych firmach wygląda. Mhm. Niektóre trochę bardziej są pozytywnie do tego nastawione, niektóre trochę bardziej, że programista, koder to ma tylko kodować. Ale no, nie wiem, mi się wydaje, że jakby dobrze tą empatię budować u wszystkich jakby osób zaangażowanych mocno w tworzenie produktu, potem łatwiej podejmować decyzje. Jak ja jako programista, nie wiem, grafik, ktokolwiek, kto tworzy produkt, marketer, widzę, jak użytkownicy korzystają z tego naszego produktu, to potem dużo łatwiej jest im podejmować decyzje. No i też powiem, że jest to trochę łatwiejsze dla product managera, bo wtedy każdy zespół deweloperskiego nie biega z najmniejszą rzeczą, żeby zapytać, a jak to powinniśmy mieć w produkcie? Bo też już trochę to czuję i to jest też pewnie takie narzędzie dla product managerów, product ownerów, żeby przekazywać trochę bardziej jeszcze odpowiedzialność za produkt na stronę zespołu, dawać trochę większą odpowiedzialność. No bo jeżeli więcej wiedzą o użytkowników, więcej wiedzą o produkcie i o tym, jak wygląda jego używanie, to dużo łatwiej podejmować trafne decyzje. Mhm. I to masz nie tylko, że oni jakby budują sobie też tą empatię albo widzą tego użytkownika, ale też bezpośrednio widzą, jak on sobie z czymś nie radzi, tak? Albo jak coś nie działa, nie? I z jednej strony, okej, przy jednym użytkowniku to mogą sobie pomyśleć, o, ktoś tam
głupi użytkownik, tak? Tak czasami może sobie ktoś powiedzieć, ale jak widzisz trzecią osobę, która ma z czymś problem, no to sorry, ale zaczyna, wiesz, nawet osoby, które myślą bardzo logicznie i do których przemawiają dane, no to jeżeli na kilka osób 80% ma dany problem, to znaczy, że jest problem, tak? I widzisz to i czujesz tego człowieka, który się z tym męczy i widzisz, że to wcale nie jest takie oczywiste. No niekoniecznie wiesz, że jakby to 80% będzie miało problem użytkowników docelowo, ale widzisz, że na pewno jest jakaś grupa ludzi, która to ma w takiej badaniu. No wiadomo, to jest próbka, tak? No ale przynajmniej widzisz, że ten problem jest i potem go sobie możesz gdzieś tam zmierzyć albo spojrzeć w dane, ale widzisz ten problem, a często to jest tak, że deweloper albo jest w stanie sobie stwierdzić, a ja wiem skąd jest ten problem i jak to jestem w stanie szybko naprawić. I oni są mega zmotywowani tym, że oni widzą, że mogą mega wpłynąć na problem użytkownika. Parę linii kodu, czasami wiedzą gdzie co jest, albo pamiętam taki przykład, jak użytkowniczka była skonfundowana, bo były jakieś dziwne komunikaty błędów i to deweloper powiedział, o rany, rzeczywiście, no bo my tam wysyłamy takie po prostu jakie są, bo to są techniczne komunikaty błędów, a to nie ma dla niej sensu i on sam potem przejrzał te, które są i wynegocjował z produktowcem, że oni to zmienią, tak? I on chciał to zmienić, bo on uważał, że to co jest nie ma sensu, nie? Także byłem bardzo pod wrażeniem, jak programiści, rozmawiając czy z customer service, czy bezpośrednio z użytkownikiem, jak słyszeli jakieś są problemy, to oni potem sami kontynuowali albo sposoby ich rozwiązania przez tak bardziej oficjalnie, albo gdzieś tam w pół godziny sobie usiadł, coś naprawił, bo wiedział, że to jest mała sprawa, albo zmienił po prostu, nie musiało być naprawianie, ale zmienił, bo widział, że ludzie mają z tym problem, a to jest jakiś drobiazg dla niego. Nie? To jest niesamowicie fajne, jak już to widzisz, ale jest to bardzo trudne do uzasadnienia w firmach, tak? No bo ani deweloperzy nie czują na początku, że rzeczywiście warto, ani firmy nie chcą, no co, wy znikniecie na cały dzień, cały zespół. To jak teraz próbujemy to rozwiązywać, to tak, że jak są te różne sesje, to one są w otwartym jakimś tam Google Sheetie albo w kalendarzu i ludzie mogą się na nie zapisywać i deklarować, że ja wpadnę na tę, także nikt nie musi siedzieć na cały dzień. Ale może sobie wpaść na przykład na 2 godzinki albo na godzinę i oni też dopiero z czasem po pierwszym, po drugim badaniu widzą, że to jest dla nich też ciekawe i potem już się zapisują dużo chętniej. Nie? Marta właśnie też o tym pisze, że budowanie empatii u deweloperów to jedno, ale z drugiej strony to też daje większe zrozumienie historii dla deweloperów, które product owner chce realizować. Mm-hmm. I to już nie są dla nich takie właśnie suche user stories. No zdecydowanie, bo to już nie jest tak, że ty przychodzisz i twierdzisz, no bo użytkownicy jak to robią, to mają z tym problem, tylko oni ten problem widzieli, więc to najwyżej to przypominasz albo przywołujecie sobie, nie? Ale to jest coś, co jest faktem, tak? Bo wy żeście widzieli, możecie to dodatkowo sobie gdzieś tam zmierzyć. A jak często robicie testy użytecznościowe? Większość osób chciałaby aspirować do takich rozwiązań, jak trzymają w Airbnb, czy w takich rzeczywiście większych i bardzo nastawionych na użytkownika firmach, że co tydzień jest po prostu w piątek na przykład badanie i kto co ma, to może przyjść. Nie? I to jest po prostu, są zaproszeni użytkownicy, jest co tydzień spotkanie i to się po prostu odbywa. Nie? I tam możesz przyjść z prototypem, możesz przyjść z gotową wersją, zależy co testujesz. No my aż tak dobrze nie mamy. Mamy i tak nieźle, jeśli chodzi o tego typu firmy, bo mamy w tym momencie 2 pełnoetatowe badaczki, które z nami współpracują, plus w każdym zespole, jeżeli współpracuje z nimi projektant tudzież designer, to tak naprawdę osoby, które mamy zatrudnione, one też mają takie jakby skilla czy jaką potrzebę researchową trochę, więc czasami robimy po prostu korytarzówkę. Tak? Staramy się testować w miarę wcześnie, chociażby wczesne wersje w tańszym kosztem, czyli wtedy to będzie na przykład korytarzówka. Słyszałem o przypadkach, w których ktoś poszedł po prostu do kawiarni i rozmawiał z użytkownikami. Widziałem takich researcherów w poprzedniej firmie, którzy po prostu sobie raz na jakiś czas wychodził z firmy na cały dzień i wracał z materiałem badawczym. U nas na razie, u nas Polska Press na razie też bardziej doraźnie robimy takie testy, ale kierunek i jakby cel, który sobie gdzieś tam założyliśmy, gdzieś tam pewnie na koniec tego roku, początek przyszłego, to jest to, żeby właśnie wprowadzić takie, nie wiem czy to będzie piątek, czy czwartek, czy jakiś inny dzień tygodnia, ale właśnie tak, żeby to był dzień spotkań z użytkownikami, gdzie no z jednej strony możemy robić te testy użytecznościowe, ale oczywiście też inne badania z użytkownikami, jakieś badania jakościowe, wywiady kontekstowe, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest całkiem fajny kierunek, oczywiście idąc gdzieś tam śladem właśnie Airbnb czy innych dużych firm. I to mi się wydaje bardzo fajne, bo teraz za każdym razem jak myślisz, ok, chciałbym coś przetestować,
jak myślisz o tym, a no to teraz muszę zorganizować badanie, to jest czas, to jest jakby czas, który musisz poświęcić nie tylko na to badanie, ale żeby na przemyślenie, na zrekrutowanie ludzi, a kiedy już robisz sobie taki proces, że co tydzień wpada do ciebie kilku użytkowników, to potem to już jest łatwiejsze, pewnie i też łatwiejsze do przekonania innych, nie wiem, produktowców na przykład do tego, żeby takie badania robić, bo masz ich, masz tych użytkowników pod ręką i dużo łatwiej to zrealizować. Ale jakby na wczesnym etapie, nawet jeżeli nie masz badacza, albo nawet jeżeli twoje chcesz robić badania użyteczności, nie wiem, raz na kwartał, albo raz na pół roku, tak? No to jesteś mimo wszystko w stanie jakby tańszym kosztem zrobić taki wczesny feedback z osobami, które są, powiedzmy, użytkownikami, tak? To może być, nie wiem, osoba z customer service. No u nas się świetnie o dziwo kiedyś sprawdziło, że ludzie z zespołu danych byli świetnym obiektem badawczym, bo okazało się, że okej, oni siedzą w bazach danych, ale OLX-a to tak nie używają aż tak często, nie? Okej. Kuba, a jeszcze taki temat, myślę, że też związany z badaniami tymi użytecznościowymi i jakimikolwiek innymi, to jest rekrutacja generalnie użytkowników. Tak sobie myślę, bo taką jedną z popularniejszych metod jest na pewno rekrutacja przez różne agencje rekrutujące. Ja mam z tym pewien problem, tak powiem szczerze, bo ja mam takie wrażenie, że wielu tych ludzi, którzy przychodzi z takich agencji, to są ludzie albo jacyś tacy zawodowi badacze, nie badacze, zawodowi respondenci i niekoniecznie, mimo że nie wiem, jakiś profil tych użytkowników będzie pasować nam do naszego produktu, to niekoniecznie to jest dobre potem przekucie na to, jak prawdziwy użytkownik by się zachował. Mm-hmm. Ty też to tak postrzegasz? A jeżeli tak, to jak sobie z tym radzisz? Te nasze pierwsze badania polegały głównie na tym, że definiowaliśmy sobie profil takiej osoby, wyciągaliśmy listę potencjalnych 100 osób, które pasowały do tego profilu i później nasze customer service poproszone przez nas było w stanie po prostu przedzwonić przez te osoby albo wysłać do nich maila, czy się jakoś z nimi skomunikować i zaprosić część z nich na te badania i tam jakiś był odzew. Nie? To było także organizowane wewnętrznymi naszymi siłami. W tym momencie to najczęściej już wtedy idzie tak, że definiujemy profil użytkownika w briefie i oni puszczają sobie na jakichś stronach albo nawet na OLX-ie jakąś taką formę ankiety, którą ludzie mogą wypełniać i osoby, które pasują do pytań wypełnionych przez tą ankietę, oni jeszcze ich obdzwaniają i zapraszają jakąś grupę ludzi, to nam się w miarę sprawdza. Ja lubię też w sumie taką rekrutację chyba, jeśli robię już sam, to wydaje mi się, że też lubię taką rekrutację robioną trochę, to się ładnie mówi, tą metodą kuli śnieżnej, czyli no wręcz samemu gdzieś rozpowiadasz, że tak powiem, na grupach facebookowych, szukasz wśród dalszych gdzieś tam znajomych, bo może bliżsi nie będą najlepszymi obiektami do badania, bo mogą się trochę bać mówić prawdę prosto w oczy. Natomiast właśnie taką metodą kuli śnieżnej i często się łapie wtedy takich użytkowników, którzy no nie biorą zwykle udział w takich badaniach. Fakt, że trudniej pewnie często ich zmotywować do tego, żeby na takie badanie gdzieś tam przyszli. No ale zwykle udaje się znaleźć tyle tych osób, które są gdzieś tam potrzebne. To mogę powiedzieć na przykład o badaniu, które robiliśmy dla Product Vision zresztą, bo chcieliśmy trochę lepiej zrozumieć naszą grupę docelową. I okazało się, że umówienie się z naszymi użytkownikami, którzy gdzieś po prostu korzystają z serwisu, nie było aż takie trudne. Przeprowadziliśmy chyba 6 czy 7 takich indywidualnych rozmów przez Skype'a. Nawet nic nie oferowaliśmy jakoś specjalnie w zamian, a naprawdę bardzo fajne insighty wyszły z takich rozmów i ludzie byli chętni, żeby się spotkać na 40 minut, żeby porozmawiać o tym, jak właśnie zdobywają wiedzę o tworzeniu produktów. Więc można też spróbować w inny sposób niż przez agencję, tak myślę. A tę kulę śnieżną inicjowałeś przez swoją sieć kontaktów, czyż przez stronę? Przez sieć i przez stronę, jakby tu akurat przez stronę również, tak, ale też przez sieć, przez jakieś grupy na Facebooku na przykład, które są gdzieś powiązane z danym tematem. No i okazuje się, znajduje się trochę takich dobrych duszyczek, które no, są na tyle niektórzy ciekawi, co to w ogóle znaczy, inni trochę bardziej zaangażowani w jakąś tematykę, że chcieliby w takich badaniach wziąć udział. Pewnie gorzej byłoby tak zaprosić na przykład takich, którzy są, jakich chcielibyśmy przetestować na przykład negatywnie nastawionych do, nie wiem, naszego brandu na przykład, tak? Albo jakoś tak, może nawet nie negatywnie, bardziej tak mocno neutralnie, o tak bym powiedział, bo negatywnie to pewnie i przyszli by i powiedzieć, co,
co im nie pasuje, ale bardziej takich no, neutralnych, którzy w ogóle nie mają, nie są zainteresowani tematem. Na przykład chcielibyśmy takich przetestować, bo na przykład nie wiem, jesteśmy dużą firmą, która takich użytkowników również ma. To jest chyba ciekawy case, jeżeli masz bardzo sprecyzowany profil użytkownika, nie? Jeżeli na przykład chcesz sprawdzić, jak sobie radzą, nie wiem, matki z dzieckiem i teraz szukasz kogoś, kto niedawno kupował, nie wiem, wózek dziecięcy i czy jakby twoja istniejąca sieć kontaktów jest w stanie zainicjować. No może być, zawsze też trzeba pamiętać, żeby ten tak zwany screening przeprowadzić, nie? Czyli zobaczyć, czy ten, kto się zgłosi, to rzeczywiście pasuje nam do tej grupy docelowej, z którą chcemy w ogóle porozmawiać, nie? Bo szukamy matek z dziećmi, a zgłosi się, nie wiem, kobieta, która na przykład chciała dopiero mieć dzieci, ale uważa, że na przykład dużo wie o macierzyństwie. Najlepsze jest badanie takie, które przeprowadzisz, niż takie, którego nie zrobisz, bo nie masz świetnego sposobu zbierania grupy albo... Kuba, nie uciekniemy od pytań trudnych. Co sądzisz o UX designerach? To też zależy, kogo definiujesz pod tak terminem, tak? Bo my w tej momencie na pewno nie mamy designerów pod względem projektantów takich po prostu od grafik. Tak? Mamy bardziej osoby, które my nazywamy już coraz bardziej projektantami produktu czy product designer. Jeżeli się trafi na dobrą osobę, która fajnie myśli, jest czuła na użytkowników, a jednocześnie jest w stanie z rozmów z użytkownikami albo z tego mini researchu, nawet jeżeli nie jest super badaczem, ale jeżeli ma tą wrażliwość i skromność, żeby zapytać kogoś i wziąć feedback od użytkownika, że ten wspaniały projekt jednak chyba nie zadziała, a z drugiej strony jest w stanie przekuć jakby prototypy czy potrzeby użytkownika na w miarę dobrze wyglądający UI, no to jest dość szeroki zakres umiejętności. Jeżeli trafisz na taką osobę, no to bardzo fajnie się z nią współpracuje, nie? Ja powiem tego tak w skrócie. Dla mnie dobry UX designer robi różnicę w produkcie. Jeżeli ktoś rzeczywiście potrafi fajnie zaprojektować produkt, biorąc pod uwagę potrzeby użytkownika, ale też się zgadzam, że pewnie jest dużo takich UX designerów, którzy no po prostu zostali UX designerami, a niekoniecznie chyba nimi powinni być, bo to jest, nie wiem, modny zawód na przykład. Natomiast mam takie szczęście, że i teraz, i wcześniej często współpracowałem z takimi, którzy rzeczywiście robią właśnie tą różnicę i wtedy to jest fantastyczne, bo są ludzie, którzy rzeczywiście mają i potrafią fajnie wyciągać na podstawie insightów od użytkowników, ale też mają trochę tej intuicji, jak ten dobry produkt zaprojektować i wtedy to naprawdę pomaga produktowi niż robienie czegoś takiego trochę nijakiego. To już będzie ostatnie pytanie, bo jeszcze chcemy dokończyć kilka tematów, które mamy przygotowanych, ciekawych myślę. Gosia, czy korzystamy z narzędzi online do testów? Ja powiem szczerze, nie korzystałem z tego narzędzia, ale aktualnie właśnie też Polska Press mamy pomysł na spróbowanie zastosowania czegoś takiego. Jest takie polskie fajne narzędzie, na razie nie będę robić kryptoreklamy, natomiast umożliwia ono rzeczywiście robienie takich zdalnych testów z użytkownikami, wrzuca im się jakiś link, wrzuca im się jakieś na przykład grafiki, wizualizacje i może dostać szybką odpowiedź. I my dosyć długo się zastanawialiśmy, co do czego takie urządzenie, takie narzędzie może się sprzedać i jak moglibyśmy je wykorzystać. I nam wyszło trochę, że no tutaj znowu trzeba uważać trochę na tych respondentów takich zawodowych, bo jeżeli rzeczywiście takie narzędzie w cudzysłowie rekrutuje tych respondentów, to może być tam dużo takich, którzy po prostu przychodzą po jakąś nagrodę, a nie po to, żeby dać jakiś rzeczywisty feedback. Ale z drugiej strony myślę sobie, że takich szybkich testów, to takich bardzo wstępnych na przykład koncepcji, kiedy chcemy szybko coś przebadać, zebrać jakiś taki ogólny feedback od użytkowników, to może być fajne. Kamil właśnie pamiętam, że podsunął taki pomysł, że mogłoby to być na przykład, kiedy chcemy się dowiedzieć, co użytkownicy myślą o wymyślonej na przykład przez nas nazwie na jakiś produkt, tak? Albo żeby odpowiedziały, nie wiem, jakiś test 5 sekund na przykład, co myślą o tej stronie, albo jakiś bardzo prosty task do wykonania na makietach czy na jakimś prototypie i do tego wydaje nam się, że może się to sprawdzić. Będziemy testować pewnie w najbliższym czasie, to jak do czegoś dojdziemy, to będę dawać... Wiesz co, ja mam głównie doświadczenia w ewaluowaniu takich narzędzi, niestety ich odrzucaniu. I jedno z tych narzędzi brzmiało bardzo fajnie na stronie, ale potem się okazało, że ich użytkownicy są głównie w Stanach i jeszcze w kilku krajach Europy Zachodniej, a my na przykład bardzo chętnie byśmy się dowiedzieli, jak sobie radzą użytkownicy na Ukrainie. Nie? I nagle się okazało, że no, to narzędzie odpada. Ja mam trochę dylemat z tego typu narzędziami. Nie wiem, na pewno są jakieś, które są w naszym regionie dostępne, ale mam trochę z nimi problem, że
Tak jak powiedziałeś, to się moim zdaniem, ale to też jest tylko moja opinia, to się przydaje do bardzo płytkich zadań. W sensie dasz komuś zadanie i ktoś sobie tam przejdzie przez jakiś prosty prototyp i powie ci, czy mu się co było dla niego trudne, co było skomplikowane, co było łatwe. I na pewno jest to jakiś feedback na jakimś poziomie. Tylko ja mam zawsze ten problem, że w tym momencie ten człowiek tak naprawdę ani to nie jest jego potrzeba, ani to nie jest jego rzeczywisty kontekst używania tej aplikacji czy prototypu, tylko to jest ktoś, kto faktycznie robi tego typu zadania regularnie, jest profesjonalnym testerem i on na pewno wytknie tobie jakieś wskazówki, że tu coś było niejasne albo tu coś było nieoczywiste, no ale to jest trochę tak jak z QA-em albo z testerem, on wytknie ci mnóstwo rzeczy, ale nie jestem pewien, czy wszystkie te rzeczy mają rzeczywiście znaczenie i sens. I czy to są te rzeczy, które faktycznie przeszkadzają użytkownikowi, który rzeczywiście jest w tej sytuacji, że on to ma znaleźć, on tego czegoś szuka, on chce zarezerwować bilet albo on chce coś zrobić, tak? Mam wrażenie, że musisz bardzo dobrze przemyśleć, czy twój problem badawczy z tymi ograniczeniami będzie dalej dla ciebie wartościowy. I oczywiście, jeżeli nie masz nic innych możliwości, to po prostu spróbuj. Bo to jest jakiś tam budżet, ale z drugiej strony też jakieś informacje, ale to też trzeba brać w uwagę, że to nie jakby te raporty, które o nich spływają, są bardzo skrupulatne, bo ci ludzie często mają płacone za wypełnienie, zgłoszenie uwag, więc ciężko tutaj na przykład wiedzieć, okej, to jest rzeczywiście ważne, to w tym kontekście jest istotne, a to są jakieś tam pierdoły, które ludzie zgłaszają, ale to naprawdę nie ma znaczenia. To takie moje trzy grosze w temacie. A ja chciałem przejść jeszcze do tego tematu, pociągnąć ten temat Ukrainy, o której wspominałeś, bo wcześniej mi też opowiadałeś, że to dosyć ciekawy case, właśnie te badania na Ukrainie, które robiliście. Możesz trochę przybliżyć? Z tego co pamiętam, to były badania fokusowe. Na Ukrainie byliśmy parę miesięcy temu i wysłaliśmy tam cały zespół. To było niesamowite, bo rzeczywiście właśnie deweloperzy oglądali za szybą żywych ludzi i z własnej inicjatywy naprawiali jakieś albo zmieniali jakieś rzeczy drobne, z których często sobie nie zdawali sprawy. No a teraz byliśmy w Rumunii na badaniach. I dla nas to było ogromne wyzwanie tak naprawdę, bo tutaj już trudniej ci jest zrobić rekrutację na własną rękę. Na pewno i do pewnego stopnia jesteś w stanie zrobić to, jeżeli masz, no my mamy ten luksus, że mamy też biuro lokalne, gdzie jest lokalny customer service, czy lokalny marketing i moglibyśmy ich poprosić. Tutaj jest lista potencjalnych osób, które z bazy wyciągnęliśmy, że spełniają nasz profil. Spróbujcie do nich podzwonić, czy jesteście w stanie kogoś zaprosić. Tak raz zrobiliśmy, bo byłem na takim filtr tripie, gdzie po prostu lokalny biznes zorganizował użytkowników. Wyzwaniem było znalezienie agencji, która pracuje lokalnie. Wyzwaniem było znalezienie dobrej agencji, a potem wypracowania sposobu pracy z taką agencją. Co my musimy wysłać, jak duży zakres, czy to ma być brief, czy mamy im wysłać listę użytkowników, czy możemy im zostawić rekrutację właśnie taką totalnie otwartą, że tylko profil i oni sobie ich znajdą gdzieś, czy mamy im pozwolić puszczać ankietę na OLX-ie albo jakoś puścić przez te nasze bazy maila. No to jest dużo rzeczy takich do ustalenia i niektóre mają plusy, niektóre minusy i to się wypracowuje w trakcie. To, do czego my teraz doszliśmy, to mamy grupę lokalnych użytkowników, którzy mówią w swoim języku i moderator jest lokalny, który mówi w swoim języku. Próbowaliśmy opcji, że jest osoba od nas, która moderuje i na żywo tłumaczenie do użytkowników. To totalnie nie działa. Więc mamy moderatora z lokalnego, który moderuje, to jest najczęściej osoba z agencji i to jest na żywo tłumaczone na angielski, który już jest albo w słuchawkach, albo w jakimś głośnikach, w jakimś pokoju obserwacyjnym ogląda parę osób i później ta wersja z angielskim jest też jako nagranie, które może sobie obejrzeć ktoś, kto parę dni później ogląda ten film już w biurze, tak? No bo też nie jesteśmy w stanie za każdym razem wysłać całego zespołu ludzi na każde badanie, a też warto tworzyć taką bazę rzeczy na przyszłość, bo potem ktoś przyjdzie i chciałby dowiedzieć się, co było w tych badaniach, a nie miałby takiej okazji, bo to już było. To opowiedz, od czego się dowiedzieliście. To rozmawiamy z tymi ludźmi w Rumunii i pytamy ich, jak komunikują się z użytkownikiem i wszyscy jak jeden mąż mówią WhatsApp.
WhatsApp. Na pierwszej grupie, wręcz w trakcie tego wywiadu, dopisałem pytania i wysłałem na kartce te pytania do moderatorki, bo nie wierzyłem własnym uszom. No jak to WhatsApp? Ale po pierwsze, skąd biorą tego WhatsAppa? Po drugie, dlaczego WhatsApp i czemu my o tym nie wiemy, nie? Okazało się, że no mają jakieś tam powody, bo u nas na czacie nie wszystko jest tak wygodne, a w WhatsAppie im było wygodniej. Była to jedna z takich insightów, których ja bym w życiu nie był w stanie zobaczyć w danych. I tak widzimy jakąś tam wolumen wiadomości pomiędzy użytkownikami w czacie i w telefonie, więc nigdy nie powstało pytanie, o, czemu ludzie nie używają czatu? No bo używają, tak? Ale prawdopodobnie ponad drugie tyle, co używa czatu, spokojnie sobie korzysta z WhatsAppa i my o tym nic nie wiemy. A to ogromny sposób wpływa i na aranżowanie transakcji pomiędzy nimi, i na zapewnianie bezpieczeństwa, i na postrzeganie produktu, i na to, na ile my będziemy teraz priorytetyzować jakieś zmiany w czacie. Za każdym razem trochę inaczej zadawaliśmy pytania, ponieważ mieliśmy po jednej grupie codziennie, więc byliśmy w stanie iterować, bo nasz projektant też był tam ze mną. I tak zmieniliśmy mock-upy, które im dodatkowo pokazywaliśmy, żeby one jakby nam kontrowersyjnie pokazało, czy to, co oni deklarowali wczoraj, czy to rzeczywiście wyjdzie dzisiaj. No i wyszły takie sytuacje, że na przykład były rzeczy, które sprzedający twierdzili, o, to decyduje kupujący, to nie ma problemu, a potem jeżeli zmieniliśmy trochę mock-upy i kupujący już dostał jakby gotowy zestaw wybrany przez kupującego, sprzedający dostał gotowy przez kupującego, to było nagle, no nie wiem, czy kupujący powinien wybierać, czy to powinna być tylko sugestia, bo może ja bym chciał to odklikać. No i to są, wiesz, to są mega ciekawe problemy, takie poznawczo-badawczo. Teraz to jest coś, co musimy jakoś rozwiązać. Teraz rozumiem, skąd to się bierze i jestem w stanie zaadresować, jeżeli w ogóle uznam, że to ma sens, tę potrzebę, która za tym stoi, albo ten sposób zachowania, który za tym stoi, a nie samą emanację tego, czy reprezentację tego, którą widzę w zachowaniach, w danych. I to jest dla mnie mega wartościowe. Super. No dobra, to jeszcze tylko ostatni temat chciałem jeszcze na koniec poruszyć. Bo teraz się wejść trochę w buty drugiej strony, czyli my teraz mówimy, kiedy badania są super, są fantastyczne, w ogóle odpowiedzą nam na wszystkie praktycznie pytania, no ale potem przychodzi ta rzeczywistość. No i wiesz, jestem takim, nie wiem, prezesem firmy, czy tam jakimś dyrektorem zarządzającym, ty mi przychodzisz, mówisz, no to musimy teraz wszystko badać, badajmy, a ja mówię, no przecież ciągle wychodzą te same oczywistości. Czy na pewno te badania warto robić i zarówno te użytecznościowe i zarówno te, żeby się dowiedzieć czegoś o użytkownikach, jakichś insightów. Czy to rzeczywiście jest warte gry? Może po prostu wystarczy to wdrażać od razu jako rozwiązanie, szczególnie jakieś mniejsze rzeczy. Ale co wdrażać? A nie przygotowywać, wdrażać jakieś pomysły. Po co mamy to testować z użytkownikami na jakiejś małej grupie? Wdróżmy to. Szybciej zrobimy ten feature często i go wdrożymy, niż jak teraz będziemy biegać z makietami, rekrutować grupę, dowiadywać się, czy komuś to się podoba, czy mu się nie podoba, że szybciej to zrobimy, wdrażając konkretne rozwiązanie. Wiesz co, to mi się nasuwają dwie rzeczy, bo jedna to jest tak naprawdę, jaką wartość mają rzeczywiście testy dla firmy. I mam wrażenie, że tutaj te rzeczy się muszą uzupełniać, tak? Że masz na przykład usability, albo focus grupy, albo jeszcze inne metody badawcze, bo możesz robić jakieś dzienniczkowe, możesz robić najróżniejsze rzeczy, ale to są jakby te jakościowe, które trochę ci odpowiadają na pytania dlaczego i trochę ci też pozwalają zidentyfikować problemy. A potem masz rzeczy, albo obok masz rzeczy takie jak ankiety czy patrzenie w dane i próba zrozumienia, jak duże są te problemy, albo odwrotnie, w drugą stronę, z danych i z ankiet zrozumienie, że są jakieś problemy i potem w tych badaniach jakościowych próba zrozumienia dlaczego. No ale jedno samo ci nic nie da, bo zrobisz badanie, dowiesz się z niego mnóstwo i albo nie będziesz wiedział, co jest najważniejsze, albo rzucisz się na robienie wszystkiego, a okaże się, że to są na tyle małe problemy, że i tak potem nie będziesz widział efektu tych zmian, tak? Bo tutaj się znowu też przydają potem produktowcy, którzy pracując z badaczami, czy z projektantami, czy z agencją, muszą przetworzyć
to jako jeden z insightów, jeden ze źródeł informacji. Tak? Masz właśnie tu jakieś jakościowe, tu masz swoje hipotezy, tu masz swoje cele biznesowe. Tak? Ale to jest ten problem, że to ciężko w ten sposób przez to sprzedać firmach, które dopiero zaczynają. Jest trochę inwestycja i dopiero od pewnego poziomu pracy na produkcie albo w firmach, które są w stanie sobie powiedzieć, ok, chcemy robić rzeczywiście dobry produkt i rozwiązywać prawdziwe potrzeby użytkowników, dlatego inwestujemy w badania i mamy dwa zespoły deweloperów, albo robimy mniej badań, ale mamy trzy zespoły, nie? I możemy więcej przetworzyć. Tylko potem robisz mnóstwo rzeczy, które nie mają sensu. Więc no, nie wiem, czy są jakieś metody uzasadniania, że warto na przykład poświęcić 1/3 kosztów na deweloperów i sprawiać, że to, co robią, będzie miało większy sens i trafiało w potrzeby użytkownika. Ale patrząc na te firmy, które osiągają naprawdę sukces, to jest chyba jedyny dobry kierunek. I na tym myślę, że postawimy kropkę. Dziękuję Wam za słuchanie podcastu Product Vision. I jeszcze raz. Dzięki wielkie, trzymajcie się, czekamy na komentarze. Cześć, pa, pa. Cześć.